to popołudnie. Biometr, że tak powiem, korzystny, z wiatrem w kierunku północno-wschodnim, tak, bo tam czwórka w tamtą stronę. Z prędkością ciężko określić. W każdym razie jest to dobry moment na zrobienie sobie takiego rekonansu sprzętu, zwłaszcza jeśli posiadamy wolny czas gdzieś na parkingu, nie ma co robić. Żeby zobaczyć, co w ogóle mamy na wyposażeniu i jak się to obsługuje. Dzisiaj będzie mowa o właśnie takim wyposażeniu samochodu, które wydaje mi się, że warto sobie sprawdzić, jak się go najpierw używa i z jakim dokładnie rodzajem tego wyposażenia mamy do czynienia. Przygotowałem tutaj sobie wózeczek, ponieważ powiem szczerze, że jeden komplet łańcuchów śniegowych do ciężarówki myślę, że może ważyć około 30 kg, spokojnie. Drugi, także łączna waga tego, co tutaj przywiozłem na tym wózeczku, to gdzieś blisko 60 kg, a przynajmniej 50. I między innymi właśnie z tego powodu, że to są takie masy, warto sobie zobaczyć, z czym mamy do czynienia. Tu jest nowy komplet. Komplet, czyli dwa. Te są prawdopodobnie gdzieś tak po dwóch sezonach przynajmniej, może trzeci. A tu mamy nowe. I tak wyglądają. W komplecie dwie sztuki, zawsze jedno na jedno koło, drugie na drugie koło. I muszą być zakładane na dwa koła. Jeśli chodzi o łańcuchy, mamy coraz więcej, że tak powiem, rozwiązań. Producenci prześcigują się, że tak powiem, w nowszych konstrukcjach, bo jednak to jest troszeczkę uciążliwe założenie takich łańcuchów. Wszystko po to, żeby było łatwiej zachęcić do zakupu ich właśnie produktów. To są najpopularniejsze, można powiedzieć, łańcuchy stalowe. Jest to stal, jakiś tam manganu, chromu, czasem z dodatkiem tytanu, który jest metalem lekkim i bardzo wytrzymałym. Łańcuchy najpopularniejsze o wzorze trapezowym. Zaraz to wytłumaczę na oponie, akurat mamy tą oponę. Wzór trapezowy stworzy w ten sposób się w odbiciu w śniegu, że tak powiem, w lodzie. Mamy łańcuchy tradycyjne, stalowe o wzorze drabinkowym, czyli stworzy się tu taki drabinka jakby, w ten sposób przebiegają. W tym przypadku łańcuchy bodajże mają przekrój kwadratowy i rozmiar chyba za 6 mm. Oprócz łańcuchów stalowych, kolejną odmianą, że tak powiem, łańcuchów stalowych są łańcuchy sekcyjne, czy tam sekcje łańcuchowe, które stanowią takie opaski. Przebiegają trzy łańcuchy, raz, dwa, trzy, czasem cztery, czasem dwa. Dwie opaski, tu się przekłada przez felgę, ściska się i tu jest taka jedna opaska. Można sobie założyć drugą, trzecią, czwartą wokoło. Przewagą tych opasek sekcji łańcuchowych czy łańcuchów sekcyjnych jest to, że można je założyć w każdym momencie. Czy się zakopiemy, wystaje nam przykładowo opona w tyle, zakładamy tu, dwie opaski czy po drugiej stronie i już nam to może dużo pomóc. W przypadku zaś takich łańcuchów tego już nie wykonamy, ponieważ to są łańcuchy najazdowe, czyli po prostu trzeba na nie najechać bądź w jakiś sposób zrobić, żeby wprowadzić go pod oponę. Wystarczy podnieść na podnośniku. Są też takie metody, o których będę mówił może kiedy indziej i w innym materiale. Co więcej o łańcuchach. Taka może teraz część będzie może bardziej prawna, od strony prawnej. W Europie ogólnie nie ma nigdzie w żadnym kraju
zakazu stosowania łańcuchów. Jest to środek ostateczny do ruszenia z miejsca i w żadnym kraju nie jest zabroniony. Używamy go po prostu z głową, gdy jest powierzchnia drogi pokryta lodem bądź zbitym śniegiem. W innym przypadku po prostu niszczymy nawierzchnię. Niszczymy nawierzchnię, niszczymy opony, też powodujemy te szkody, za które możemy zostać ukarani. Obowiązek wyposażenia łańcuchów w Europie jest między innymi w Norwegii. Nie ma co się dziwić zresztą, ale również mają kraje bałkańskie, tam Serbia bodajże, Chorwacja, nakazy posiadania łańcuchów. Także są kraje, gdzie właśnie będziemy musieli mieć na wyposażeniu łańcuchów. Austria na przykład, i dosyć możemy na przykład w Austrii dostać wysoką karę, która jest uzależniona właśnie od utrudnień, jakie spowodujemy na drodze. Jeśli spowodujemy na drodze wypadek, nie posiadając łańcuchów, na powierzchni na pokrytej lodem i śniegiem, no możemy mieć poważne konsekwencje. Wszystko zależy od tego, co się stanie, jeśli tego właśnie nie będziemy mieli.